Cześć i czym, Mr. Pig z tej strony. Dzisiaj zagramy sobie w grę, która już od pewnego czasu gdzieś tam krąży. Jest to Cat Quest. Gra, no to RPG akcji, w której wcielamy się w słodkiego kotka i biegamy po świecie zdominowanym przez słodkie kotki. Gra, no to na pewno ma ten taki bajkowy tutaj vibe, który części ludzi na pewno się spodoba, niektórym może niekoniecznie. Ja w gierkę nie grałem, widziałem trochę gameplaya, ale wchodzę trochę na żywo. Zobaczymy, co nas czeka w Cat Questie przez jakieś 25-30 minut. Z tego co wiem, nie spodziewałbym się tutaj jakiejś strasznie wielkiej głębi, ale też od takich gierek chyba się czegoś takiego aż tak bardzo nie oczekuje. Dobrze, odpalamy, żebyście tutaj z autopsji zobaczyli, o co chodzi, i żebym zobaczył ja także. Będziesz zawsze tutaj dla mnie? Zawsze. Nie, siostro! Oje, no jakiś dryfujący, latający Darth Vader koci. Widzę. Aha, zrobione przez kogo jest powiedziane? A, czyli to taki, żeby to nie był jakiś taki zbyt przydługawy title screen. Okej, przeteleportował ją. Włączył Wi-Fi i chyba naleciały smoki z racji tego, że włączył Wi-Fi. Okej. Teraz chyba... zrzucił na nas Defreya! Promień zagłady na nas zrzucił po środku morza. No dobra, no... Bywa i tak. I zrobił nam magiczny tatuaż z tyłu głowy. No, bardzo szybko się potoczyła tutaj akcja. Bliżej nieokreślona. No dobrze, startujemy jako słodki kotek na mapie. O, na szczęście żyjesz, jestem spirit, twój duch opiekuńczy. Smoki powróciły, musimy biec do miasta. Możesz zachować swoje pytania na później. Dobra, mamy tutorial, jak się poruszać. Tu widzę, że mapą są miejsca, których nie można przejść. Drogę nam wyliczyli. Co tu jest? Pieniądz. O, pieniądz sobie leży, tak normalnie. No, ruszamy się AWSD, jak zresztą jak widzieliście. Mamy Felin Guard. To najwyraźniej jest tutaj wybrzeże, na którym się rozbiliśmy. O, nawet jeszcze deseczki zostały po naszym stateczku. Co my tu mamy? Mamy w tab, mamy nasze uzbrojenie. Okej, można je sortować. Mamy ile mamy złota? 40 życia, 5. Podejrzewam, że mocy magicznej. Zbroi żadnej nie mamy. Mamy zacięte spojrzenie takiego nikczemnego trickster kota, widać. Mamy chyba 5 ataku, strzelam. Okej, mamy umiejętności, których na razie nie mamy. Dobra, czaję. Duszek za nami lata. Można oddać. No, nie spodziewałem się, że to się aż tak oddali. No dobra. Jeden pierwszy poziom podejrzewam. Okej, lecimy. Co tu jest? Ja tak lubię się rozejrzeć trochę w koło. Nie, ten kot wygląda na takiego, który by mógł chciać nas zaatakować, ale... Okej. Tu jest widać, że dużo jakichś takich gier słownych będzie kotkowych. Niestety nie w polskim języku, ale... tutaj łapy w górę, potwór nadchodzi. Okej, no dobrze. Pokazuję, jak nam atakować. Walka najwyraźniej chyba nie będzie specjalnie skomplikowana. Co to jest za jeżozwierz? Czerwony, no, pokazuje, gdzie będzie nas atakować. Spacją odskakujemy na to. Chodzi. Dostaliśmy doświadczenie. On będzie tak wybuchał. Tak. Nie wybuchał jednak. On po prostu... Podejrzewam, że jak tym zostaniemy, to dostaniemy atak. No już trochę doświadczenia dostaliśmy. Możesz tutaj kocią drzemkę sobie robić, żeby się uzdrowić. Okej. Nie chcę. O, wszędzie są potwory, miał. No i nadchodzi koniec świata. Aha, to jest ten rodzaj typa, który w Stanach Zjednoczonych po Nowym Jorku na głównym skrzyżowaniu biega z tym, taką tablicą, że the end is nigh i tego typu rzeczy. Co ty masz ciekawego do powiedzenia? Kocie z dziwną fryzurą zakrywającą oczy. Okej, najwyraźniej nic. A, mogę się drzemnąć. A, i drzemki zapisują grę. Okej.
Nie mówisz zbyt dużo, co? Silny, cichy typ, okej. Pomogę ci odzyskać siostry. Okej. Musimy się dowiedzieć, czym jest ten tatuaż z tyłu twojej głowy. Musimy znaleźć maga. No, tu mam jakąś tablicę, żadnych questów. O, to będą takie questy, ale Wiedźmin, mam wrażenie. No, mamy miecz na plecach, nie? Czyli taki typowy, fantazyjny trop. A, trzeba uważać na lasy, bo nigdy nie wiadomo, co w tych lasach jest. O, mamy czarodzieja. No okej, okay, widzi, co mamy z tyłu głowy. Miau! To... O, jesteśmy w Skirimie, jesteśmy moczokrwiści. Jestem zabijaczem smoków. Na to wychodzi. Możesz się nauczyć magii dzięki temu, że masz ten znaczek. No, magia ma ten znaczek taki sam, jak ja mam z tyłu głowy, na to wychodzi. Zaprosił mnie do swojej wieży magicznej. Świątynia czarów. Możemy cię nauczyć czaru. O, matko! O, ale zaatakował mnie ten dźwięk. O, matko. To było straszne. Dobra. O, fuck. Tego się nie spodziewałem, że to aż tak będzie mocno walić. Czekajcie sekundę, ja muszę chyba zmniejszyć trochę sound effectsy, bo wy może tego aż tak nie słyszycie, ale mnie po prostu aż włosy na karku stanęły, jak to usłyszałem. No dobra, dostaliśmy czara. No, no, no to mam... Wypróbujemy nasze czary. O, no dobrze. Szczerze, to te czary jakoś specjalnie wiele nie zrobiły? Bicie mieczem jest chyba o wiele skuteczniejsze. Możesz się uczyć czarów w innych świątyniach. Dostaliśmy level, skończyliśmy quest. Dobra, dobra. Co to jest? Okej. Okay. Rytualny krąg. O kurde! To szybko eskalowało. Wszystkie koty są przerażone. Musimy im pomóc. Okej. Okay. Dobra, mana. Atakowanie wrogów. O! Okej. Okay. Nie trafił nas. Nie wiem, czy smok jest w sumie... A, bo on płonie teraz, dobra. To dlatego jakoś nie widzieliśmy wielkiej różnicy, bo to zapala przeciwników, na to wychodzi. Co on teraz, implodował, czy co? No, pokonałeś smoka? Naprawdę jesteś smoczokrwisty. Dobra, ale no, idźmy do miasta, zobaczyć, czy koty są zdrowe. Fusroda! My jesteśmy Fusroda prawdziwi. A, tutaj widzę, że to chyba wszyscy są jacyś wrzenieni, bo wyglądają identycznie, albo rodzina cała. Czy on zabił smokę? Okej, okay. Wszyscy wychodzą z chałupek. Ten znak, znak smoczokrwistego. No jej, ura! The Dragonborn is back. Okej. Okay. King Leonardo on jest. Okej. Okay. I gryczy, okej. Okay. Wracać do domu wszyscy. Okej. Okay. Powolutku się zwijali. Co jest nie tak z królem? Okej. Okay. Dostaliśmy poziom. Dostaliśmy many. Okej, okay. Porwali ci siostry, jesteś smoczokrwistym. To nie może być przypadek. Okej, okay. Może mamy iść do questboarda. Dobrze, a tutaj możemy drzemnąć, tak? No to drzemnijmy, pobiliśmy smokę. Zrobiliśmy sobie catnapa małego, kocią drzemeczkę. No, czekaj, tu mamy iść do tego? No to chyba do tego. No, mamy się trzymać daleko od cave grot, od jaskini. Jaskini, bo grotto to chyba jaskinia, tylko w innym języku. No, po raz pierwszy złym, czarnym charakterem jest biały kot, okej. Okay. No, musimy zrobić sobie kocią drzemkę. Możemy podejść tutaj, może jeszcze jakiś quest będzie. Czarodziej króla. Tak, czemu nie? Okej, okay, mamy...
Musimy uratować króla, bo jest ten. Ma klątwę na sobie, jakieś na nim ciąży. Musimy uratować króla. Musimy głównego czarodzieja znaleźć. Zniknął jak zwykle, takie coś znika. Jak go znaleźć? Widzę, że ten duszek gada za nas, my nie musimy w ogóle gadać. Rzuciliśmy czar, okej, okay. Jego miejsce się zmienia. Okej, okay. Dobra, idziemy tam, gdzie nam wielka strzałka pokazuje, no, nie będziemy tutaj, o, ciach. Okej, okay. Dziwny jeżozwierzu. Tutaj inne te jeżozwierze są, o, tu jest jakiś lisozwierz. Lisozwierz, no to o, lisozwierz chce nas podpalić. Aha. A, okej, my możemy sobie wybierać czary też prawym, jak się klika. Jakbyście nie wiedzieli, dopiero co przed chwilą kliknąłem, chciałem spróbować co robić w prawy. Mamy jakieś znaki. No, to coś... jakiś flavor tekst nam tutaj znajduje na temat historii naszego królestwa, na to wychodzi. Do wody nie można wejść, do jaskini. Dobra, chodźmy gdzie tutaj. Okej, okay, znaleźliśmy jakąś miksturę. Musimy znaleźć także inne miejsca. Okej, okay, może najpierw te jeżozwierzę tutaj. O! Podpalmy jeżozwierzę. A, kurde. Trzepnął nas. Okej, okay, ale nazbieraliśmy trochę luta, o to mi chodziło. Jak my tutaj z życiem stoimy? Ile myśmy tych poziomów dostali? W sumie 40? No to niewiele jakoś specjalnie. Te poziomy jakoś nie dają dużo. Widać, że tutaj nie będzie, nie wiem, jakieś drzewka doświadczenia czy czegoś. Potwory się respawnują. Czyli można chyba grindować tak jak Cartman w South Parku, trochę w World of Warcraft. I dostawać po jeden doświadczenia. No nie wiem, że... O, jakiś nietoperzo zwierzę także. Jest pokazane... Aha, pokazuje nam, gdzie mamy iść mniej więcej. Dobrze, dobrze. Musimy pokonać was, na to wychodzi. On jest agresywny. O kurde, on biją mocno. Nie będę kłamał. Ten się uwziął, ten jest taki agresywny bardzo, ten lisozwierz. No, chyba będziemy musieli się uleczyć. Pójść na kocią drzemkę zaraz. Kolejna mikstura. Okej, okay. Jeszcze w trzecim miejscu, znaczy zawsze jest to w trzecim miejscu. Zawsze jak masz trzy miejsca do sprawdzenia, to zawsze coś będzie w trzecim miejscu. To mogę, jak znam na tyle gry RPG, to zawsze jest to ostatnie miejsce, nigdy pierwsze. No dobra, idźmy, może pójdźmy tędy. Co tutaj się dzieje? Aha, byśmy musieli abandonować questę, czyli zakończyć. No, mamy kowala. Za 5 koła jest tutaj coś, za 50, otwórzmy to. No dobrze, no mam tyle pieniędzy, zobaczmy co tu dadzą. Dostaliśmy ubranie czarodzieja. Okej, okay. Czemu nie, ubraliśmy, tu zawsze coś. No z tobą to się po prostu gada. Aha. Czyli tutaj sobie po prostu rzucamy 50 dolców i kotodolców i sprawdzamy, czy dostajemy coś ciekawego, co nam może się przydać. Fajnie, fajnie. Rozumiem, szanuję. Czyli raczej budowanie jakichś super specjalnych buildów tutaj w tej grze to nie będzie priorytet na pewno. Musimy wrócić, dobrze. Czyli jaskinie mają swoje levele, te? Dobra, już jak cię... Czy my też więcej obrażeń zadajemy, jak mamy wyższy poziom magii, czy po prostu mamy więcej many? Ja nie wiem. I czy coś się dzieje, jak mijamy te różne miejsca tutaj, prowincji, czy coś? W sumie nie wiem, trudno powiedzieć. Dobra, najpierw skończmy tego questa i zobaczmy co...
Ale fajnie, że to ubranko się pojawia na naszym kociku. To przyjemnie, zawsze fajnie. Dajemy te. Dobra, to magiczna energia tego typa. Potrzebujemy trochę czasu, żeby to rozpumać. O, dostaliśmy czapkę. I dostaliśmy level, czyli widzę, że... my nic nie widzimy teraz. Ej, ja nic nie widzę, zupełnie nie mam oczu. No dobra. Idziemy do tej jaskini, którą mieliśmy wcześniej ogarnąć. Ciach, ciach, ciach. Jesteśmy czarodziejem, battle magiem normalnie, z tym mieczem jak biegamy i mordujemy. Musimy wszystkich podrapać. Okej, ten szybko atakuje. No, mamy atakować ich czarami z dystansu, ale my nie za bardzo mamy czary z dystansu, chciałbym zauważyć. My mamy tylko taki wybuchowy czar. Tak? No tak, tylko taki mamy. Wszędzie kości. Ciach, okej. Dużo doświadczenia. O, i skrzyneczka, super, lubię skrzyneczki. Czyli ona też taka losowa jest. Dostaliśmy super siekierę. Siekiera Rangera. Dobra, pewnie. Nie będę darmowej siekierze w ręce, raczej w ostrze zaglądał. Czy bijemy tą siekierę? O, bijemy siekierą, faktycznie, fajnie. No, trochę mocniej bijemy, za 9, biliśmy za 8 chyba. Weźmy tutaj, co jest. Okej, mamy tego. On szybko atakuje, faktycznie. Zabiliśmy go. Nie ma tego białego kota ani mojej siostry nigdzie tutaj. No dobra, no ale. Zbierzmy, co tutaj dają. Dostaliśmy. Okej. Ten nam daje dwa życie, jeden do ataku. A, czyli to jest po prostu tak... Za tyle obrażeń zadajemy po prostu, okej. Okay. Ja nie potrzebuję więcej tego, to mana chyba jest tylko po to, żeby więcej czarów móc rzucać. To ja wolę na razie moją siekierę. Siekiera out now! A, tu jest wyjście. No, to nie było długie. O, to ten biały kot. Siu! Ja myślałem, że on nam faka pokazuje, a on ma po prostu taki naramiennik ciekawy. Jak ty pokonałeś mojego smoka? Zniszczę cię teraz. Okej. Okay. O kurde. Czy to jest ta tak skryptowana walka? Nie? Nie, w sumie nie jest jakiś super mocny. Okej. Okay. Nie bądź taki dumny. To był tylko klon. Okej. Okay. Masz moc dzięki temu tatuażowi, który masz z tyłu głowy. Czym jesteś i czemu porwałeś siostrę mojego kolegi? Możecie na mnie mówić Drakot. Drakot, okej. Okay. Mua, zapomniałem zrobić mua. Okej. Okay. Musisz iść za mną, jeśli chcesz zobaczyć siostrę. No dobra. Co ty robisz w mieście i czemu cię nikt tutaj nie atakuje? Są strażnicy i wszystko. Aha, nie widzą mnie. Dużo się śmieje chłopak swoją drogę. Czyli ty, on zatruł tego króla. Co za ten, co za menda. No i on jest przyczyną wszystkich złych rzeczy, które się dzieją tym kotom. I się śmiejemy, okej. Okay. Czy jesteś taki jak wszyscy inni bezużyteczni, którzy tutaj mieszkają, szukają bohaterów i mają swoje questboardy? Musiałem naprawdę przejść połowę mapy, żeby z tobą pogadać. Nie możesz po prostu prowadzić zwykłego dialogu, stary. Ale ty jesteś chyba inny. Się teleportuje non stop.
Zagram w zwykłą grę z tobą. O kurde, czyli widzę, jaka trochę piła będzie. Zyskaj więcej mocy. Pokaż, że jesteś silniejszy niż tam twoje słabe ciało. Pokonaj wszystkie smoki, które wezwałem, a ja uwolnię twoją siostrę. Jeez, Draco. Jesteś jak najbardziej generycznym tym złoczyńcą ever. A tych najłatwiej się nienawidzi, nie? No dobra. Skąd twoja siostra się w ogóle dała tutaj w to wmieszać? Okej. Chciałem pokonać Drakotka. Dostaliśmy poziom. O, dużo doświadczenia dostaliśmy. Dobra, zbierz energię, zbierz przedmioty. No już byliśmy u niego, albo u niej, to chyba ona jest. Mów na mnie, kit. Dobra, chodź po zbroję i broń i takie tam rzeczy. Okej, no już to robiliśmy, szczerze powiedziawszy. No na to mnie nie stać. No, dobra, spróbujmy jeszcze raz. Może coś ciekawego wyjdzie, jakiś hełm barbarzyńcy albo coś. O, to wygląda fajnie. Co nasze daje? Nasze daje 5 many. To jest zdecydowanie lepsze. Mamy zbroję jeszcze dzięki temu. Nie wiem w sumie, co daje zbroja. Pewnie chroni przed atakami. Dobra, musimy iść do Watchtowera, do wieży. Oni powiedzą nam, gdzie są smoki. Siema. Cadventurers. Okej. Najsłodsze kotki ever. Nie nazywaj nas słodkimi. No, widziałem słodka. Smoka słodka, co ja gadam. Zaznaczę na mapie, okej. Okay. Zaznaczę na mapie, gdzie mamy smoki. Czym daleko. No dobra, idziemy zabić smoka, tak. Tutaj byliśmy? Jo, nie, tu nie byliśmy. A, loot cave. No, nie będzie loot, to zawsze. Nie wiem, czemu przestałem mieć pod jedynką mój czar. Przecież miałem manę. Ciach, ciach, ciach. Babkę w piach. Czekaj, muszę zobaczyć, muszę skillsy. No mam pod jedynką. Okej, okay. No, musiałem po prostu ustawić raz jeszcze, na to wychodzi. Mieliśmy trochę hajsu. Tutaj widzę, jakaś... O kurde! Tu jakaś burza koza jest. Albo kozo burza. Dobra, pokonaliśmy. Jesteśmy całkiem niezłym czarodziejem, na to wychodzi. Trafił nas? Chyba trafił. Dobra. Ale już cię nie ma. Dobra. Mamy jedną skrzynię. Okej. To chyba mamy. No, to mamy. Ale level 6, czyli lepsze jakieś. Okej. Ten Helm Rangera. Do tego potrzebny jest klucz. Dobrze. Czyli to po prostu ulepsza już ten, który mamy. Okej, fajne. Szkoda, że to, a nie na przykład to. To nam daje życie. Chyba wolę to jednak. O, wyglądamy jak taki koci Aragorn. Fakt, że z siekierą na ręku, na tym, a nie. O, ale nas trzepnął. Mocny jest diabeł. Trochę więcej trzeba czarami chyba bić. Dobra, tu jest wyjście, to nie. Jeszcze pójdziemy tamtych, załatwimy. Zbierzemy tamte złoto. Ciekawe, czemu mamy wokół siebie taką dziwną aurę. Czy to po prostu jest takie... Czy to coś oznacza, czy to tak jest, bo jest po prostu. Okej. Trafiłem.
Trafiliśmy tego, trafimy jeszcze raz go, dobijemy go, dobra. Wzięliśmy wszystko. No nie mamy klucza, nie? Tu trzeba będzie wejść po klucz. A, zaznacza nam, że jest tutaj ten klucz do wzięcia jeszcze. Dobra. Ja bym może sobie kocią drzemkę zrobił, skoro jestem tutaj na miejscu. Chrum, chrum. O, padł na twarz w ogóle ten. No, nie padł na znak. Będzie żył. Zagnieciemy trochę chleba z pajęczyną i będzie dobrze. Dobra, biegniemy tam, gdzie nam każą. A nie wiem, na ile powinienem zbaczać z trasy między głównym questem i brać te takie poboczne questy. Aha. Level 8 możemy spróbować. Tam sam dałem się wyrobić. No gra jest, ten, walka w tej grze jest stosunkowo prosta, no nie powiem, żeby tutaj była jakaś wielka filozofia w tym. Unikamy, o kurde, oj, no, dobra, trochę jednak przesadziłem. Chyba przesadziłem swoje umiejętności trochę, przeceniłem, musimy wyjść i się uleczyć. I drzemnąć sobie, no level 8, ale wrócimy tam, ja już wiem co ja robię źle, mam nadzieję, że oni się nie zresetują teraz przez to. No ale zobaczymy. No, to jest podusia nawet taka ciekawa do tego spania. Szkoda, że nie taka kocia podusia, to powinno być takie fajne kocie podusiowe. Okej, ty jesteś. Dobra, ciebie rozwaliliśmy, teraz możemy wejść. A, zresetowali się skubańcy. Tak, tego się obawiałem, ciutek. O! Tu są jakieś takie... A, są sekrety! A tutaj do tego też potrzebujemy klucz. Takie, że nie wiadomo, że tutaj można było chodzić, a na to wychodzi, że można. Trochę przycizujemy. Przycizujemy, rozwalimy was. Mocą mojego cheese'u. Okej. To powinno być po was. Fajnie, rozwalimy was. Zostaliśmy wyższy poziom. Będziemy mogli mocniej bić. Teraz to już będzie normalnie. Łatwizna. Łatwizna. Co tu dają? To wygląda dobrze. Chyba lepsze. Robimy build opancerzonego kota. Teraz tak naprawdę wyglądamy. Ogólnie jak się człowiek tutaj zabierze za nawalanie, to nie można przerwać animacji ataku, dlatego takie klikanie bez sensu całkowicie myszką nie zawsze nam wychodzi na dobre. Miejmy to w pamięci, jak będziemy grali dalej. No, bo jeden XP, zawsze coś. Sklirowaliśmy to? Czy tutaj są jeszcze jakieś magiczne miejsca, które można odkryć? Bo tutaj jest ta skrzynia, której nie jesteśmy w stanie otworzyć. Czyli dobra. Będziemy musieli tu wrócić. Lećmy dalej. Szybką kocią drzemkę zrobimy. Padniemy na twarz, jak zwykle na to wychodzi. Czy my tutaj wszystko zwiedziliśmy? No większość zwiedziliśmy chyba. No dobra, idźmy tam, gdzie nam każą iść wtedy, tak? To bądźmy prawdziwymi bohaterami, takimi, jakimi nam chcą, żebyśmy byli. Będziemy kotem, na którego Kotolandia zasługuje, a nie jakiego potrzebuje. To chyba tak nie było, ale... mam wrażenie, że one... Przeciwnicy się skalują w sile trochę, mam wrażenie. Tędy chyba nie można przejść, nie? Ale jest wieża magów, może będzie jakiś fajniejszy czar tam. To weźmiemy. O matko. Jakieś demoniczne lisy. Chcą mocą swojej demonicznej magii nas zabić.
Z racji tego, że to jest w sumie chyba azjatycka gra, nie wiem, czy to jest koreańska produkcja, czy jaka, ale no, tam w kulturze właśnie Dalekiego Wschodu lisy były uznawane za wcielenie wiedźm bardzo często. Lisice były właśnie wiedźmami takimi klasycznymi. Co tu dają? Kupmy to. Okej. Tak, chcę sobie kupić za 50 Lightninga. Dobra, weźmy to na dwójkę. A, i za pieniądze możemy ulepszyć to. A ja ulepszę. Tak. Będzie teraz level drugi. Mój wybuch. O, okej, czyli robimy to, co ta dzika koza tam. Prześpijmy się, skoro możemy. Tu jakaś ryba jest, to chyba jest jakaś wioska rybacka. Tam jest, musimy zabić tamtego smoka po prostu, dobra. To są beta, ruiny beta. O kurde, to jest chyba trochę, jesteśmy w miejscu, w którym nie powinniśmy być, bo mamy szósty level dopiero. Dobra, się zbieramy, pewnie to się, to może tak jak w Heroes of Might and Magic się zbierze w jakąś jedną główną narrację, znaczy w jakąś wielką mapę i dostaniemy może Świętego Graala albo coś takiego, jak zbierzemy te wszystkie obeliksy. Czyli bogowie dali nam język, czyli to jest historia o bogach i tego typu rzeczach. A jak tutaj ta koza wygląda? Trafiliśmy kozę, ale jej niewiele zrobiliśmy. Okej. No, muszę przyznać, że jest zdecydowanie... Aj, wbiegłem w to, myślałem, że zdążę. No, muszę przyznać, że jest zdecydowanie mocniejsze niż były. Widzę, że tarcza nam się po prostu odnawia sama z siebie, tak po czasie. Dobrze, dobrze, rozumiem, szanuję. Poziom 15, tam... Jeny, co to tam jest, to coś dziwnego, co tam ma? To są jakieś smocze głowy, ty. No ale dobra, no to Twin Peaks, o Jeny, to jest Twin Peaks. O matko, to ja nie chcę, to jest bardzo dziwne miejsce, jeżeli ktokolwiek z was oglądał Twin Peaksa, wie, o czym mówię. No tak, to jest Cat Quest. Gra, no taki prosty, cukierkowy trochę action RPG. Mam... O, tutaj coś się skrywa, pieniądz. Mam wrażenie, że tutaj będzie trochę grindu, bo jak widzicie, odbiegliśmy kawałeczek i już są 15-levelowego potworki, więc tak naprawdę gra chyba chce, żebyśmy pobiegli na południe nadal, na te nasze startowe lokacje, zrobili wszystkie questy, te dodatkowe takie, żeby się wzmocnić, no bo na szóstym poziomie jednak przeciwko 15-poziomowemu to może trochę tak, trochę na siłę będzie. No ale tak, podoba mi się jak na razie. Jest to taka prosta, przyjemna gierka. Nie wydaje się, żeby tutaj było jakieś wiele wielkiego skomplikowania. Trochę tej zręczności trzeba mieć, ale jeżeli ktoś już tą podstawę załapie, to nie sądzę, żeby miał jakieś większe problemy z tym dalej. Nie wiem, czy potem będziemy jakąś drużynę budować, czy coś. Nie ma też, jakoś nie widziałem, żeby były jakieś przedmioty takiego jednorazowego użytku specjalnie. Jakieś posiony albo nie wiem, bomby czy coś takiego. No ale są czary, gra jest całkiem hojna w tym, ile tych czarów można rzucać, bo odnawiamy manę poprzez walkę. Ale jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym, jak zresztą sami widzicie, nie zdarzyło mi się, żebym wyczerpał manę, jeżeli gram tak powiedzmy hybrydowo. No w końcu jesteśmy Dragonborn, nie? Więc Fus Roda i te sprawy, czyli gra hybrydowo. Kto kiedykolwiek grał w Skyrima, wie, że build hybrydowy jest najlepszy i nie da się z tym kłócić. No dobra, Cat Quest. Gierka przyjemna, słodka, miła. Taka, żeby sobie trochę się może odstresować i dla jakichś ostrych fanów RPGa to może nie będzie odpowiedni wybór, ale jeżeli ktoś chce sobie mile spędzić trochę czasu i popatrzeć na słodkie kotki, to jak najbardziej jest to wybór dla niego. Link będzie pod filmikiem, jak zawsze. Gra jest obecnie na Amazon Games dostępna. Nie wiem, czy jeszcze będzie przez długi czas. Nie wiem do końca, jak działa Amazon i jak długo tam te gry wyszą, czy no i dokładnie jak ta zasada wygląda.
ale teraz obecnie jest do wzięcia. Ja jestem Mr. Peak, jeżeli podobał wam się filmik, dajcie lajczeńca, zasubskrybujcie, weźcie ten dzwoneczek, żeby wam robił dingi, dingi, dingi za każdym razem, jak pojawi się jakaś taka gierka, którą tutaj nagrałem w formie filmiku, bo staram się właśnie takie mniejsze produkcje tutaj przedstawiać, które czasami mogą nam umknąć w tym świecie i gąszczu strasznie wielkich i drogich gier. Nie zawsze, bo te takie droższe też i większe produkcje też czasami tutaj trafiają mi na stół i na moje biureczko, ale raczej wolę te takie mniejsze produkcje, bo są fajne i przyjemne i może nie jakoś super zajmujące, ale tak, miło sobie w nie od czasu do czasu pograć. No i co? Jak już mówiłem, jesteś Mr. Peak i co? Widzimy się przy następnym. Pa!